Witam, z tej strony Mana i wracamy do Quantum Conundrum, czyli dalszej pontaniny rur toaletowych. Jami. Tak robią fantę. Ale mi naszło ochota na fantę. Wcale nie. Tak, te siuśki, poza tym, że przewożą, że są paliwem, przewożą również prąd i jeszcze coś tam, jakąś energię, kurczę, zapomniałem. Tak, no ogółem bardzo wydajna energia. Coś tu pękło? Czy mi się wydawało? Czy coś tu wydawało głupie dźwięki? Zaraz. Dobra, wydawało mi się. Idziemy dalej. Oh yes. This area unfortunately flooded a few weeks ago. You'll need to go all the way around. Tak, niestety ten teren kilka tygodni temu został zalany. Będziemy musieli iść całkowicie dookoła. Wow. Nie wiem w ogóle, co robię. Ale chyba mam pomysł. No kurczę, to idzie w drugą stronę. No to raczej to nam nie pomoże. Ale to już nam pomoże. Wow. Uf. Dobra, gdzie teraz? Tam mam się przydostać. Bardzo śmieszne. Czyżby trzeba było tam? Ale to z góry jakoś leciało. O, dobra. Chyba łapę. No, nie łapę. Wow, mam nie spadliśmy. Kurczę, akurat ładnie poleciał to, ale daliśmy ciała. O, a my tu nie przeskoczymy? Wow. Przeskoczymy. Oj, krówkę mamy. Kombinowałem, a tu, my tu mogliśmy spokojnie. O, cześć. Przeskoczyć. Dobra. To tu pewnie też przeskoczymy. Czy nie, nie przeskoczymy, ale kłopota. Dobra, ale przynajmniej wiemy. Oj, nie przeczytałem. Nie przeczytałem myśli tygodnia. Dobra. Uff, ale to był fart. No nie wierzę. Cześć, Hajk. O, też jesteś niewyspany. No kidding. Co ja robię przez cały czas?
chyba powinniśmy to trochę inaczej zrobić, ale tak jest zabawniej. Nie uważacie? A, przeskoczmy tu. Wow, checkpoint saved. A, to z powrotem tu. Tu przeskoczymy? Chyba nie przeskoczymy jednak tu. Jak myślicie? Nie, nie przeskoczymy, ale już wiem, co trzeba zrobić. Dobra. Do góry. Zaraz sobie tu zrobimy mostek. W końcu ile można czekać? Dajesz, dajesz, dajesz! Sajfuś! Łopa! Dobrze. Powiem Marcin, gdzie jest ta krowa? Może tam... A, pewnie gdzieś na którymś... Na górze, ale to jeżeli gdzieś na górze... To spróbujmy. Ło, wskakuj na niego. Oszty. Dobra. Zobaczmy, czy tu gdzieś na górze tej krowy nie widać. Tu nie widzę. Nie, nie widzę nigdzie tej krowy, a wy widzicie? Cóż... Nie każda krowa na nam jest... Dobra, zeskoczmy tu. Tam gdzieś się zablokował. Oj, skąd, jak tu się dostał safe? O, coś tam... A, straciliśmy te... Wymiary, no. Through the glass flooring, czyli... I believe that there are three safes down there, if that helped. You're gonna need that heavy battery. Tylko trzeba się przyjrzeć, co? No zobaczmy, ty coś wyplujesz? Aha, wyplujesz... Aaaa! Do tego potrzebuję właśnie heavy battery. Dobra, myślę, że jest dość. I przechodź z powrotem. Przechodź z powrotem. Wow! Ostatni skok trochę nam nie wyszedł. Rzeczy, których nigdy nie dostanę, nie doświadczy. Chyba. Nie jestem pewien, czy wipe dobrze zrozumiałem, ale zrozumienia, że... puszkowana bita śmietana to naprawdę jest pożywienie. Dobra. Dobra. I przeskocz tym razem, dobrze. Teraz zaraz gdzieś się... Tu jest jeszcze jedna bateria. Gdzie się umieszczało te baterie? Wiem, że jestem ślepy. Wiem, że to widziałem. A, tam. Don't let your emotions get in the way of a clearly logical solution. Ta, na to żem zrobił. Na to żem zrobił. Isn't geometry fun? Dobra, udało się. Gdzieś tu mieliśmy nacisk. Chyba tam. O, jest. Nacisk. O, i pierwszy raz będziemy mieli wszystkie wymiary. Dobra. Zobaczmy, co ty nam tutaj dajesz. Save. A nawet trzy save'y.
kamera, gdzie one tam idą. Spowolmy czas. O co tu chodzi? Jak to wezmę? Aha, dobra. Już wiem co. There's a clean zone perimeter here. No objects over the threshold. O, a co tam mamy? Yes, well, okay. So, you found it. Look, your mother gave it to me for Christmas and I've been meaning to put it up, but sometimes grown-ups. A, to jest nasze zdjęcie pewnie. Constructing a breeder nuclear reactor. O, wisimy trochę. Tuning a transdimensional accelerometer. Live with it. Nie, no to jest zdecydowanie lepsze. Dobra. A, to tu wracamy. Okej, okay, czyli przez to nie przeniesiemy, trzeba tam. Ale jeżeli chcemy tam, to musimy zrobić mostek. Przynajmniej ja tak to widzę. Gdzie jest ta krowa? Czyżby ona tu gdzieś na górze? O Jezu! O, no super. No to żeśmy... coś czego nigdy nie doświadczysz. Mylenia wasabi z guacamole. Też fajnie. A, dobra. To trzeba jakoś ustawić chyba. Tylko zaraz. Jeżeli chcemy... Jeżeli to tak ustawimy, to będzie... Szło jedno przy drugim, tylko czy to nie będą trochę za duże, za małe odległości, żeby zrobić z tego mostek? No, my tu musimy przeskoczyć. Skoro chcemy zrobić z tego mostek, to to... A może wykorzystajmy te linie? Może one rzeczywiście tutaj, czy te kwadraty, może one rzeczywiście tutaj nam mówią dokładnie, jak to powinniśmy zrobić? No, spróbujmy. Pójdźmy tam. Nawet jeżeli sama zmiana w Q tego nie przebije, przebije. Dobra. Mam nadzieję, że nie przesadziliśmy z odległościami. Chyba nie. Wow. Nie, kurczę, spadliśmy. Ale nie przesadziliśmy z odległościami. Odległości były dobre. Wykonanie było kijowe. No, podejdź. No, ściśnij ten przycisk w końcu. Wykonanie było kijowe, ale odległości były dobre. Your mother gave it to me for Christmas and I've been meaning to put it up, but sometimes grown-ups are busy. Gdzie jest ta krowa? Tam jej nie widziałem. Dobra, Fluffy, chodź. The number 3 is also the first Mersenne prime, the only prime triangular number and the number of safes you'll want on those conveyor belts down there. Dobra. Przyznam, że to było tak matematyczne, że nawet nie zrozumiałem. Jakaś liczba pierwsza, ale triangularna? Nie wiem. Przyznam, że naprawdę nie wiem, o czym on do mnie powiadał. Gdzie jest ta krowa? Krówko toś taś? Nie, to chyba nie do krowy toś. Cip cip? Cipuchno? Nie wiem. Dobra. Chodź. Co? Nie otworzyło?
No, kurza jego. Nie zdążę, chyba nie zdążę. Za daleko, noż, ale... Ach. Ale wiem przynajmniej, że muszę trochę bliżej je ustawić siebie. Tak, teraz się tłumaczę, dlaczego nie powiesił nigdzie w żadnym sensownym miejscu obrazu naszego. Tak, bo tamten dzieciak to oczywiście my byliśmy. Nie wiem, czy to zaznaczyłem, czy to powiedziałem. Okej, może trochę ciaśniej ustawmy. Ale kurczę, tak lamić. Najgorsze jest, jak się rozgryzie pułapkę i ze względu na głupie błędy, swoje, własne, nie wychodzi przejście tej pułapki. Dobra. To jeszcze nie złami tego szkła, ale to już złamie. Nie złamie? No Jezu, one już tu są. Fuck. No. Nie zauważyłem w ogóle kiedy. Narzekania na polityków, których ledwo co rozumiesz. Tak, tego też nigdy nie doświadczymy. Kurczę, no. Fail za failem podpiera failem. Ale i tak bardzo mi się ta gra podoba. Jak tak dalej pójdzie... Tak, myślę, że... ta plansza może być ostatnia, ewentualnie następna, jeżeli chodzi o ten odcinek. Oczywiście nie w ogóle. Dobra. Teraz wiemy na pewno. Teraz tamte są za ciasno, to no, dobra. Nie no, spadaj. No nie, 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 nie. Zapiał kilka razy. Wyłączę czas. Powtarzasz te teksty. Ja wiem, że powtarzam cały czas ten sam. Ale co jest za czemu musisz mi to wytykać, powtarzając cały czas te same głupie teksty? The number 3 is also the first Mersenne prime, the only prime triangular number, and the number of safes you'll want on those conveyor belts down there. Mam nadzieję, że tym razem się rozłożą tak jak chciałem. Mam nadzieję, że tym razem nie zlami bez sensu, tak jak to mam w zwyczaju. Ciekawe mi, dlaczego to tak dużo się robi przerwa między tym pierwszym a trzecim, a drugim. Udało się. Udało się, po prostu nie wierzę. Tak, zrobimy jeszcze jedną. Jeszcze jeden poziom, czy nie? Tak. To coś nie wiem, to zagadki są coraz dłuższe. A co mi tam? Zróbmy jeszcze jeden poziom. Najwyżej będzie dłuższy ten odcinek. Tak. Dobra.
Remember those electrovac contraptions? Yes. Well, wiecie, że to był ten kolejny poziom. Amrany nie będzie. Obawimy się trochę rzucania. Dobra. Nice hang time. Ojajaj. Prawie. Za wcześnie trochę. Za wcześnie trochę rzuciłem. Puściłem, znaczy się. No, wpadło, dobrze. Normalnie Jordan byłby ze mnie dumny, nie? A przynajmniej Marty McFly. Za hover ball. A, zrobię sobie trochę trudniejsze. No, po prostu. Przyłożenie. I znowu spuszczamy wodę, no. Dobija mi ten odgłos, przyznaję. O, jaki widoczek, checkpoint. Tak, to myślę, że zrobiłem sobie teraz przegląd tego widoczku. Wow. Łódź podwodna. No nie mogę. Drzewa jeszcze wyrywa, ale jaja. Jakie słodkie. Dobra. Zróbmy tutaj. Skończmy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Cokolwiek by to znaczyło. Ale zawsze to poprzyjcie komentarzem. Tak, żebym wiedział, co zmienić, co poprawić. Chcecie być na bieżąco? Chcecie zobaczyć inne filmy w moim wykonaniu? Mój kanał, subskrypcja, to jest właśnie miejsce dla was. Na dzisiaj tyle. See you!